Hicha! Witajcie moi kochani po długiej przerwie i zaczynamy od razu z kopyta Ki-84 Hayate Otsu, o ile dobrze pamiętam. Tak, Otsu oczywiście. Powinienem to sprawdzić dokładnie przed rozpoczęciem nagrania, ale nagrywam o takiej porze, że ludzi jest tak mało, że czas oczekiwania był tak długi, że zdążyłem zapomnieć, która to wersja. Nigdy nie mogę zapytać, jak to po kolei idzie, ale chyba Ko, Otsu, Hayate, Hey, o ile dobrze pamiętam. Ale nieważne. Czym wersja Hey różni się od innych? No oczywiście, że uzbrojeniem. Te wersje różnią się od siebie tylko uzbrojeniem oraz battle ratingiem. I wersja Otsu ma do swojej dyspozycji 4 japońskie działka kalibru 20 mm, które, jak jeszcze nagrywałem pierwszego Hayate, były bardzo dobre. A tutaj, no teraz obecnie, tak strzelam często do przeciwników i nie wiem, czy po prostu z racji przerwy mam bardzo ciężki palec na spuście, czy co, ale muszę wypieprzyć naprawdę potężną ilość nabojów, żeby cokolwiek zestrzelić. A już zwłaszcza w F-82, który hitbox chyba, nie wiem, skąd jest wzięty, z jakiegoś kosmosu czy coś. Zgłaszałem tego baga, parę miesięcy temu już, a dalej mam wrażenie, że jego hitbox jest taki dziwny. Strzelam, normalnie jak każdego innego samolotu i nie trafiam, no ale dobra. Nieważne, nie rozmawiamy tu o F-82, tylko o Ki-84. I tak, jak już widzicie, minął mnie R2-D2, a to oznacza, że niestety battle rating 6.0, a więc latamy z jetami. Proszę bardzo, wspaniały japoński team, całe 3 myśliwce, do tego 3 Renzany i 3 R2-D2. No, wyczuwam mnie lekkie, jakby to nazwać? Tak żeby mi to dopuścili ten film. Nieważne, zostawmy to bez nazwy, to wszystko mówi samo za siebie. Ale czy ja tam widzę jakieś bombowce? Mam nadzieję, że na przykład jakieś B-29, do niszczenia których ten samolot się nadaje, no całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o strategię na początku walki, no tak jak normalną hajatką wznosimy się jakieś 15 stopni, 10 stopni, tak żeby około 400 km na godzinę trzymać. To w zupełności wystarczy do tego, żeby być najwyżej spośród wszystkich, a do tego też będziemy tam najszybciej. Widzę, J7W już konkuruje ze mną o te dwa cele, ale spokojnie. Tam gdzieś widziałem też meteora nisko, który niszczy nasze cele naziemne. To też jest bardzo dobry zwiastun i bardzo się z tego powodu cieszę. No i cóż jeszcze możemy mieć w tym samolocie? Jest tak samo ładny jak poprzedni. Tak samo wygląda jego kabina. No i właściwie to tyle, no około 800 w nurku potrafi pociągnąć. Trzeba troszeczkę uważać, jednak bo no, potrafi sobie urwać skrzydła, chociaż ja latam ostatnio bardzo ostrożnie i sobie tych skrzydeł nie. Woda się gotuje, znaczy to jest silnik, ale no to wiadomo, woda, no to około 250 chyba stopni z tego co pamiętam. Olej, no to standardowo 105 stopni, grzeje się jak latamy nisko. Można wziąć 20 minut paliwa, co też tutaj uczyniłem. No i 600 nabojów do 4 działek po 150 na lufę, czyli bardzo, bardzo przyzwoicie. Nie ma powodu do narzekania. No niestety tylko ten battle rating 6.0. No boli. No a jak się meteory trafi, no to no niestety. O, ale już widzę jakiś Spitfire. Prawdopodobnie Gryfon nie wytrzymał. B-29 chyba zanurkował do Świętego Piotra. Także proszę Państwa, Ameryka, już widzimy. Oni nie potrzebują przeciwników, oni sami znajdą drogę do ziemi. To jest wspaniałe. Czy ja tam widzę raz, dwa, trzy, czy to są boty? Czy ich tam po prostu tylu lata obok tego R2-D2? Co tam się dzieje? O co tam chodzi? Bo ich chyba tam po prostu tylu lata. Wiecie co? Nippon Banzai! Lecimy na imprezę! O, 250 stopni, a jednak się jeszcze silnik nie grzeje, no to coś źle zapamiętałem. No ale no, tak naprawdę, czy to jest istotne? Rzadko się w tym samolocie silnik przegrzewa. Nie jest to jakieś bardzo istotne. Dobra, tam J7W widzę, ściga już ten cel. No to sobie z nim poradzi, zresztą nie chce mi się go gonić 11 km, tym bardziej, że tutaj widzę jakieś bardzo tłuściutkie cele. Dzień dobry, Jankesi!
Japończycy robią wam wbite na chatę. Ależ ten samolot wolno przyspiesza w nurkowaniu przy silniku na zero. To nie powinno tak wyglądać. Czy to jest meteor? Chyba jest meteor. Tak, to jest meteor. 800, dobrze, troszkę zwolnić. Troszkę zwolnić, nie potrzeba mnie lecieć aż tak szybko. Znaczy no teoretycznie powinienem, no bo meteor w końcu tutaj jest. Ale spokojnie, spokojnie. Troszkę energii. Nic złego się tu nie powinno zdarzyć. Poza tym, że niestety straciłem z oczu. Nie. Tu jesteś mały kuchoniarki. O, ja 7W zmasakrował w Super Fortece. O, jak mi przykro. F8. F, Bemkar. Dzień dobry. Masz więcej może? Hayate, masz tego więcej? Przepyszne. Japoński ryż 20 mm. Uwielbiam. Doskonały rocznik. Doskonały. Wprost delicious. Nie. W koniu nie. Na boty nie lecisz. Masz pokazać, jak tym dobrze latać. Pod warunkiem, że znajdę. One są takie kuszące. Nie, wybij to sobie z głowy. Nie już. Dobra. Gdzie może ktoś jeszcze być? Dobry, są same tutaj. Wiecie co, ja chyba nie wzbijam się powyżej chmur. Chyba to nie ma większego sensu. Jedna asysta. To jest bardzo dobry wynik. Najlepszy, dobra. Czy ktoś od nich zabija sobie punkt? Nie. Czy zaraz przylecą, widząc, że nasi trzepią boty? Być może jest taka możliwość. Gdzie oni są? Gdzie są przeciwnicy? To jest najgorsze w takich małych. Latamy i szukamy się sami. Pytania to widzę na lotnisku. Widzę na lotnisku. To jest, to chyba tylko wielu. Dobra, K-84 sobie farmi. Okej, niech sobie farmi. Ja nie potrzebuję. Ja chcę jakiegoś gracza zastrzelić. No nie. Naprawdę. Brawo. Brawo. Jestem z ciebie dumny. Zniszczyłeś własność cesarza, niszcząc AI. Nie jesteś dobrym pilotem. Cesarz wstydzi się za ciebie. A tymczasem meteor jest gdzieś tam. Nad ich lotniskowcami. W sumie logiczne. Chwileczkę, ich już tylko dwóch zostało? Było jeszcze przed chwilą trzech. Okej, dobra, Murika, cóż ty do pani. Tak to niestety bywa. Ostatnio właśnie wszystkie moje loty kajaków się sprowadzają faktycznie do tego, że zanim znajdę przeciwnika, to drużyna wygrywa za mnie grę. Bardzo przykro. Ale co zrobię? Nic nie zrobię. Co dobre drużyny się trafiają. Tu. No chodź, że jakiś wrogu, który nie jest meteorem, no kiedyś to jedno z tych Tangel, czy był tę kartę bym wystrzelił. A teraz rady. A, czyli ten Prochas chyba zestrzelił ich niego meteora, nie że on został wystrzelony. A, to dużo wyjaśni. Dobra, standardowa taktyka. Może odpowiem.
No, na pewno na czas, tak, no i na pewno odpowiem. Może odpowiem, będę już widelec. Pękarcik F8F. Chodź do tatusia. Chodź. Chodź. 4.20. No. Tylko ty i ja. Artudi tu ucieka i od 7 grubych. No. Mam nadzieję, że napisałeś testament. No chodź. Chodź do papcia. No. Oj. O, 260 stopni, dobra. Mamy potwierdzenie, pewne info. 260 stopni przegrzany, ale w miarę dobrze się chłodzi na 100 stopni, na 100%. Co to było? Słyszałem dźwięk odrywanych klap. Ten dźwięk bardzo mi się nie podoba. Dobra. No to sprawdźmy sobie, przy ilu się pokaże. I jas! W takim wypływaniu, o jeszcze. 50. O, dobra, troszkę zwolnij. Zwolnij, myszyno. Dobrze. Chodź, chodź. Gdzie uciekasz? Nie możesz uciec przed moją niesamowitość. Dobrze, do góry. Chcę z tobą walczyć w ten sposób. Chcę z tobą walczyć na swoje czasy. Przykład. Chodź do mnie. Chodź. Nic ci nie widzę, bo jest blackout, ale gdzieś wierzę, że gdzieś tu jesteś. No. No chodź. Chodź. O, jeszcze kręcisz. Dobra, no to kręcimy się jak chcesz. Wiesz, nie to żeby coś, ale ja generalnie mam nad tobą przewagę. A, gdzie jesteś? Zejdź mi w blackoutie. Trafienie krytyczne. Nie! Jezu! Calculated! Wszystko przewidziałem, wszystko obliczyłem z... Nippon Banzai! Wszystko było precyzyjnie wyliczone. Nie pozostawiłem żadnego miejsca na szczęście. Wszystko precyzyjnie. Proas. 4 fragi. Wow. Naprawdę szok. No ale mało metrowy. Nie, jeszcze bardzo chciałem tak małe wielkiego cesarza. I może już myślałem, że zaryję nosem gdzie w wodę. Tak jak nie zaryłem, wkręcąc się z Benkartem. Wszyscy widzieli. Nie wpadłem do wody. Dobra, no i proszę bardzo, 4500 na badanie R2D2 kolejnego. No, całkiem przyjemna bitwa. No, a ja się to już z wami żegnam i do zobaczenia na kolejnym odcinku samolotów War Thundera od A do Z, gdzie będę wam prezentował KIA 84. Hej, trzymajcie się, cześć!